Dzień dobry, nazywam się Tomasz Lewicki i jestem astronomem z wykształcenia i razem z żoną Moniką prowadzimy planetarium, które widać za moimi plecami. Planetarium nazywa się Bajkonur od kosmodromu, dawniej w Związku Radzieckim, a dzisiaj w Kazachstanie, z którego startowały rakiety kosmiczne. I jaki jest tutaj związek z planetarium? No taki, że planetarium poza tym, że jest obserwatorium nieba, umożliwia też podróże w kosmos, mówiąc najbardziej ogólnie. Można w nim zobaczyć niebo, jak ono wygląda dzisiaj, w dowolnym miejscu na Ziemi albo poza nią. Można cofać się w czasie, do miliona lat wstecz, albo podróżować w przyszłość, do miliona lat naprzód, żeby zobaczyć, jak niebo będzie wyglądało, kiedy nas już nie będzie na Ziemi. A skąd pomysł wziął się działania w szkołach? Bo naszym głównym miejscem działania są szkoły i przedszkola. No, ze względu na to, że jestem astronomem i nie wybrałem kariery naukowej, no, wydawało mi się ona troszkę mało pociągająca, ale lubię popularyzację nauki, to zdecydowałem się na działanie w inny sposób. I długo szukaliśmy swojej drogi, jak taką popularyzację robić. I w pewnym momencie prowadziliśmy taki projekt, który nazywa się Podbój Polskich Planetariów. Obejrzeliśmy wszystkie planetaria w Polsce jako hobby, nie myśląc o tym, że planetarium kiedyś będziemy mieli, czy je otworzymy. I w którymś momencie nam taki pomysł wpadł do głowy, że fajnie byłoby takie planetarium mieć, z którym będziemy jeździć i tą popularyzację nauki robić, mówiąc kolokwialnie. Długo czekaliśmy na realizację marzenia, ale od początku tego roku udało się, mamy swoje własne planetarium. Do środka wchodzi klasa, która siada sobie na podłodze. Wewnątrz robimy projekcję nieba, które niebo jest do złudzenia, tak jak prawdziwe. Widzimy gwiazdy, planety, tak jak one w danym momencie wyglądają. Widzimy gwiazdozbiory. Można poopowiadać o nich historię, można przeprowadzić pełną lekcję. Inaczej dla dzieci z przedszkola, inaczej dla pierwszych klas szkoły podstawowej, inaczej dla starszych, czy nawet dla dorosłych. Bo bywa rzadko, bo rzadko, ale robimy pokazy też dla dorosłych. W takim największym skrócie tyle.